A więc tak, ostatnio wam pokazywałem pewne produkty, pewne przedmioty związane z tym projektem. A więc tak, niektórzy z was pisali swoje guessy na czacie, niektórzy zgadli, niektórzy nie. No co, po prostu wam to pokażę może, nie będę mówił jakoś głupio w bawełnę i tak dalej, po prostu wam pokażę, co to jest. Otóż mamy plecaczek, co w nim jest, raczej się domyślacie, ale zanim napiszesz aha, jest jedna zmiana, widzowie, jest jedna zmiana. Otóż my tutaj nie będziemy robili kamerki tutaj z tyłu, tylko będzie GoPro na klacie. Już wam pokażę, jak to wygląda. Mamy taki, człowiek kupił stonosz i patera, to jesteśmy połączeni. No i tak to wygląda. Tutaj słuchaweczki damy bam, fotel przesuniemy myk, tutaj jesteście wy. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o stabilność. Bam, idę do przodu, idę do tyłu, a teraz jeszcze podskoczę. Cześć. Witam was na oficjalnej premierze pierwszego z dwóch projektów, które działały z tyłu przez ostatnie parę miesięcy. I z góry mówię, tak, zostaliście oszukani. Wcale nie jest to plecak IRL. IRL-e będą, ale z innego sprzętu. Ale to dowiecie się za chwilę. Nie będę zbędnie owijał w bawełnę i po prostu powiem wam, o co chodzi, bo pewnie i tak już macie całkiem dużego mindfucka. Przez ostatnie 3 lata mojej kariery na Twitchu widzieliście, jak mój kanał się rozwija. Nie tylko jeżeli chodzi o moją osobę, ale również jeżeli chodzi o jakość streamów i to, jak one wyglądają. Dziś chciałem wam zaprezentować Michela 5.0. Jest to największy dotychczas przeskok jakości, jeżeli chodzi o poprzednią wersję. Zaczynając od postaw, czyli to, co widzicie na mojej bluzie. Kejoj, który robił overlaye na przykład dla Xayo czy Rybsona, również zajął się nami. Przygotował on całą nową szatę graficzną marki Michel. Zaczynając od grafik na Discordzie, overlayu, animacji, a nawet opisu na streamie, który właśnie się zmienił, gdy nie patrzyliście. Drugą sprawą jest audio. Przez ostatnie 3 lata korzystałem z tych samych słuchawek i po prostu ekoskóra na nich błagała o litość i nadszedł czas, żeby w końcu je wymienić. Jeżeli chodzi o mikrofon, stwierdziłem, że w końcu dołączę do takich streamerów jak Mergani, Gucio czy Ortiz i kupiłem Shure SM7B. Mamy mikrofon XLR, więc potrzebny również będzie interfejs audio. Stwierdziłem, że dobrym wyborem dla mnie jako streamera będzie Go XLR Mini, ponieważ ma fajne suwaczki i po prostu spoko software. Oraz trzecią, największą zmianą, jeżeli chodzi o przeskok jakości, są nowe aparaty. Wraz z tą informacją idzie całkiem duże ogłoszenie. Przez rok 2023 sponsorem technicznym kanału Twitch.tv/Michel będzie firma Panasonic, która podarowała nam aż 35 tysięcy złotych w sprzęcie. Do naszego użytku mamy 2 aparaty i aż 4 obiektywy. Mój stary Lumix G7 zostanie wymieniony na nowego Lumixa S1R, a wszystkie zmiany zobaczycie za chwilę. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem podziękować. Podziękować wam za to, że jesteście, że wspieracie kanał, za to, że dzięki wam mogę się rozwijać, a streamy z każdym rokiem wyglądają coraz to lepiej. Chciałem podziękować za waszą obecność, na przykład w tej chwili, gdy oglądacie tą premierę na żywo, albo po prostu każdego dnia, gdy wpadacie nawet na chwilę na streama. Oraz chciałbym podziękować mojemu menedżerowi Pawłowi z agencji Nax, który pracuje od zaplecza i zadzwoni nawet do diabła, żeby wszystko działało. Dziękuję wam za to, że jesteście i bez zbędnego przedłużania witam was serdecznie w Michel 5.0. Witam was bardzo serdecznie. Witam po wszystkich zmianach. Witam, cześć, siemanko. Po pierwsze, zostaliście zrobieni w bambuko jak totalne boty. A po drugie, k***a, powiem wam tak, kompletnie szczerze, stresowałem się jak syn przed odpaleniem streama. Miałem z 230 pulsu. Nie, to już nie jest nagrane, to już nie jest nagrane. Jest backpack, nie mogę wam pokazać aktualnego aparatu, który mamy, no bo jest już zamontowany, ale otwierasz backpack i zobacz, co tu jest. Nasz stary aparat. Aktualnie jesteśmy na Lumixie S1R, który kosztuje, czyku, 15 tysięcy złotych kosztuje. 15 tysięcy złotych, bam. Ale to nie koniec. Mamy jeszcze jeden aparat, widzowie. Lumix GH5 Mark II, czyku, 4K60. Wszystko jest pokchamp, taka bomba. Dostaliśmy obiektywy różne, różniste. I patrzcie teraz to, pokażę wam największego, największy obiektyw, jaki mamy. Look at this. Stary obiektyw do zdjęć. Nowy obiektyw typu tank, 50 mm. Czeku, wiesz ile to kosztuje? To? 9800 zł. Zobacz, jaki gigant. Pato, jaki tank. Ja mówię tak, what is going on? Kłana koszulka. Dobra, widzowie, chcecie kupić taką koszulkę, czy nie? Chcecie kupić taką koszulkę tego typu? Albo bluzę? Nie? Dobra, to się p***cie. Jeszcze wam coś pokażę. Patrzcie to, jak będzie stream, jak się zaczynał, nie? Pa, jak to będzie wyglądało.
Zobacz to, myk. I tu po prawej jesteście wy. A tak wygląda na przykład początek z czatem. Tak to wygląda, jak jest szeroko. Patrzcie, na to jest kamerka tak fajnie wycięta. I patrzcie to, a jak będzie koniec streama, to tutaj się zmieni napis no elo, się zmienia na papa. Zmienia się na papa. I tam jest koniec streama na górze. I wiecie co jeszcze? Wiecie co jeszcze? Najlepsza rzecz, jaką chyba jaka jest w tym overlayu. Naprawdę najbardziej niesamowity szczegół. Patrzcie to, tutaj jest gradient na was nałożony, że wy się robicie nagle tacy, wiecie. Wiesz o co chodzi? Chcecie zobaczyć ten mega giga obiektyw w akcji? Zakładamy tanka. Czekaj, hops. Uwaga, bo biało! Dziękuję, dziękuję bardzo. Zaraz podziękuję za wszystkie subok, tylko zmienię obiektyw na ten, co był przed chwilą. Bo ten jest za duży, jest zbyt gigantyczny. I od razu lepiej. Teraz, jeżeli dobrze używam głowy, to wpinając tutaj to HDMI, powinien być w stanie wam zrobić preview. Oh shit, coś dotknąłem. Aż się tak światło połoto... Słyszeliście to? Aha! Bo ja ten kabel tak samobójczo poprowadziłem, widzowie. Umieram? Nie, no aż tak to nie. Działa? O! Działa! Wy jesteście tutaj, tu jest nowy aparat. Tym sobie mogę muzyczkę teraz ruszać, zobacz, patrz. Zajebiste, co? A i tu jest jeszcze guzik kulturalnego streamera, zobaczmy tak. A? Fajne, co? Co to za tease? Haha, markowy, słuchaj. Ale zobacz to, ta bluza jest taka gigantyczna jest. Patrz, jaki jest k***a kaptur ładny. Mnich! Dodać do zawodnika taką fotografię, już tak. Jak z karabinu. Patrz, jak to działa. Damn! Myślałem, że enough, jednak saga trwa. K***a mać! Zajebisty jest wymądziak. Cześć mamo, mama przyszła. Cześć mamo. Skąd we mnie wrażenie, że potrafię śpiewać? K***a, potrafię! Cały blok wie, że nie potrafię. Cały blok wie, że potrafię, to po pierwsze, a po drugie, kto cię k***a pytał o zdanie? No dobra, co chcesz? Stoisz tu... Nie, idź. Tak, jadłem śniadanie. Wiecie co zauważyłem? Moja mama ma coś takiego, że ona często przychodzi do mojego pokoju bez większego celu. I teraz uwaga, słuchajcie, bo może wasi rodzice też tak robią i napiszecie, ja p***le plus jeden Michał. Wasz rodzic wchodzi do pokoju, staje w tym pokoju, on nie wie co od ciebie chce, po prostu stoi. Potem, gdy mówisz, żeby ten rodzic wyszedł, to rozgląda się wzrokiem po różnych elementach twojego pokoju i udaje, że to są nowe elementy w pokoju, tylko po to, żeby stać tu sekundę dłużej. Ile kosztuje moje obecne stanowisko? Dobra, wyciągajcie notesę, okokok, komputer. Zaokrąglimy 15 tysięcy złotych. Tutaj jeszcze w środeczku, nie wiem czy widać, jest karta Elgato do przechwytywania, która właśnie przechwytuje ten aparacik. Ta karta kosztuje 1200 złotych. A jeszcze Funko Pop, tutaj mamy, to było chyba 50 złotych. Myszka chyba kosztuje 500, ale dostałem ją za darmo. Podkładka też kosztuje 500, więc dostałem ją za darmo, więc tego nie liczę. Stream Deck 500 zł. Klawiatura kosztuje kawał, ale dostałem ją za darmo, więc się nie liczy. Całe biurko 2600 zł. Ten monitor tutaj 1500 zł. Monitor 1440p, 32 cale chyba, ale w takie poprzek, bo jest 21:9, 1300 zł. Czy tam, nie, on kosztuje 1300, ale dostałem go za darmo od cioci. Go XLR Mini 890 zł. Shure SM 7B, 1800 zł, 400 zł, Elgato Wave Arm Mic, coś tam. Lumix S1R, którego cena wywoławcza to jest 15 tysięcy zł oraz obiektyw Lumix 18 mm, światło 1.8, który kosztuje 4000, ale aparat plus obiektyw dostałem dzięki współpracy naszego partnera technologicznego, jakim jest firma Panasonic. Dostaliśmy od nich 35 tysięcy w sprzęcie fotograficznym, w tym aparat, przez który mnie widzicie, czyli Lumix GH5 Mark II i dużo obiektywu dostaliśmy, więc full. Ten aparat, który mam w ręku, kosztuje chyba 7 tysięcy. Jaką kartę graficzną? 3070 Ti. Ile dałem za tą kartę? Dobra, już k***a piszcie XD, dałem za nią 6600 zł. Nie, 6400 zł, a miesiąc później kosztowała 4500, więc 2000 w p***e, pozdro. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj, bo gdyby nie wy, to by wszystko tak nie wyglądało, więc big żółwik dla was. Po! I co, ja bardzo dziękuję za dzisiaj, do zobaczonka. Yo.